Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Inc., który jest dedykowany Tattoo Lifestyle i całemu światu otaczającym to wszystko. Więc temat nie pozostał mi obojętny, bo przez totalny przypadek dowiedziałem się, że Jarek Żagiel-Karcz, mój znajomy tatuator, wytatuował Jurka Owsiaka. A z racji, że niebawem jest 27 finał Wielkiej Orkiestry, postanowiłem wrzucić ten odcinek dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jakie Jurek ma tatuaże i co się wydarzyło, że się pojawiły na jego ciele. I wiadomo, dla nie każdego temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest oczywisty. Dla mnie jest to oczywisty, trzeba pomagać. Sam się o tym przekonałem, gdy rodził się mój syn i czekałem, aż... Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Lepiej mieć zdrowe dzieci i być samemu zdrowym, niż pójdzie narzekać, więc... W mojej opinii zawsze być dobrej myśli, a nie narzekać. A są ludzie narzekający na Wielką Orkiestrę. Ale projekt jest ponad podziałami i tutaj skupmy się na tatuażach. I dostałem na prośbę moją, Jarek wysłał mi zdjęcia i tekst odnośnie, jakby to powiedzieć, znajomości z Jurkiem. Z Jurkiem Owsiakiem poznałem się w czerwcu 2015 roku przy okazji kręcenia materiałów o tatuażach i bezpieczeństwie dla Wielkiej Orkiestry. Ale ciężkie słowo, Wielkiej Orkiestry. Pierwszą dziarę, jaką mu zrobiłem, to stempel rock and roll, który de facto sam zaprojektował. Później była pacyfika na nodze i smok w chińskim stylu. Ostatnią dziarę zrobiłem mu w lipcu 2018 roku, kiedy została zmieniona nazwa legendarnego przystanku Woodstock na Poland Rock Festival. Także widzicie, Jurek też jest sympatykiem, nie wiem czy fanatykiem, bo teraz fanatyctwo na tym punkcie tatuażu to różnie można interpretować, ale sympatyk tatuażu na pewno jest. I jest też strona, tutaj totalnie to jest moja inicjatywa, nikt mnie do tego nie namówił, nikt mnie o to nie poprosił, żeby nie było, że to jest jakiś teraz sponsorowany materiał, bo ktoś może bardzo mądry na to wpaść, że to jest materiał sponsorowany, ale absolutnie nie. Wielka WOSP, WOSP na Facebooku znajdziecie, jest strona 1,2 miliona ludzi obserwuje to na Facebooku. Jest też opcja tutaj, widzicie, widać tam coś, widać, przekaż datek na rzecz WOSP, możesz dać 20 zł, 30, 50, 200, inna kwota, tutaj może być pobrane z karty. Ja mam tu kilka kart podpiętych i żeby nie było, ja przekazuję datek. Tak, ja oczywiście wspieram w różne sposoby i w różnych kwotach, nawet nie chwaląc się tym, że wspieram WOŚP, a wsparłem już z fajną ilością złotówek, ale mówię, nie chwalę się tym. Przekazuję teraz przy Was datek. Tak. Mam nadzieję, że przejdzie. Nie udostępniam tego. Oczywiście, po co zaznacz, bo gotowe. I ja teraz wsparłem. Teraz kolej na Was, czy chcecie wspierać, czy nie. Już pomijając, projekt nie trzeba wspierać, bo nikt nigdy nie znaczy wsparli projekting, tak? Ale tutaj chodzi o dobrą rzecz w dobrym celu. I przy okazji widzieliście w tym odcinku, że Jurek Owsiak ma tatuaże i dajcie koniecznie w komentarzach znać, jak Wam się podobają te tatuaże od Jurka, jak Wam się podoba ta cała inicjatywa WOŚP i przystanek Woodstock, teraz Poland Rock Festival. Oczywiście proszę Was, może nie proszę, ale jakby to powiedzieć, jeżeli zasłużyłem na to, to dajcie subskrypcję, dajcie dzwonek koniecznie, żeby widzieć każdy odcinek, bo tak jest teraz niestety YouTube skonstruowany, że jeżeli nie dasz dzwoneczka i nie subskrybujesz kanału, to nie zobaczysz niestety tych odcinków. Co jeszcze? Obserwujcie Projekt Inc. na Facebooku, Projekt Inc. na Instagramie. Linki będą w komentarzu i w opisie. Algorytmy facebookowe też są takie, a nie inne, że Facebook blokuje pewne działania. Niestety tym samym Projekt Inc. na Facebooku zaczyna powoli zanikać,
bo nie dochodzi do Was mało wiadomości. Mało wiadomości dochodzi do Was. Także wszystkie informacje zerknijcie proszę w opisie i tam zróbcie co uważacie. Wspierajmy, pomagajmy. Ja dla Was też robię praktycznie projekt Inke za free, bo nic z tego nie mam. To chociaż rzućcie bardzo tutaj na tą wielką orkiestrę. A pomaganie jest fajne. Dziękuję bardzo.